to mała elektrownia na terenie kopalni Budryk. W należącym do Jastrzębskiej Spółki Węglowej zakładzie uruchomiono układ kogeneracyjny o mocy 2x4 MW. Całość zasilana jest metanem pozyskiwanym z Budryka. To pierwszy na świecie tak duży układ zabudowany w kontenerze. Na wale wyjściowym tego silnika znajduje się generator na 5,6,3 kV i kablami elektrycznymi jest zasilana z niego rozdzielnica 6 kV, główna rozdzielnica zasilająca i powierzchnię kopalni tutaj na szybie szóstym, jak również i dół kopalni. Produkowana tu energia elektryczna pokrywa 30% zapotrzebowania na prąd całej kopalni. Jest to około 800 tysięcy złotych na miesiąc oszczędności elektrycznej, licząc wszystkie koszty związane z eksploatacją tego układu, z amortyzacją, z eksploatacją. To jest zysk dla kopalni około, czy zmniejszenie kosztów około 800 tysięcy zł na miesiąc. Także rocznie przewidujemy, że będziemy mieli zmniejszenie kosztów około 9 do 10 milionów złotych. Tym sposobem wybudowana instalacja zwróci się po 2 latach. Wcześniej pozyskiwany ze ściany metan w całości był wypuszczany do atmosfery. Dodatkowe zyski jeszcze będą dla kopalni, właśnie dla całej Jastrzębskiej Spółki w postaci niezakupywania tzw. fioletowych certyfikatów. To jest zysk jeszcze dodatkowy, będzie około 3 milionów złotych rocznie. Rok przed uruchomieniem układu kogeneracyjnego przy szybie szóstym powstała stacja odmetanowania. Zabudowane 4 sprężarki odciągają 160 metrów sześciennych gazu na minutę. Bez stacji odmetanowania, bez odmetanowania górotworu, złoża nie byłaby możliwa w ogóle eksploatacja. Nie, po prostu nie można by było prowadzić robót górniczych, dlatego że ilość wydzielanego metanu z węgla byłaby tak duża, że wentylacyjnie powietrze, które idzie przez szyby wentylacyjne, nie byłoby w stanie odprowadzić tej ilości metanu. Obecnie udaje się tu zagospodarować tylko jego połowę. Po część tego, co trafia do atmosfery, zgłosiła się do kopalni gmina Gierałtowice. Od Jastrzębskiej Spółki Węglowej chcą kupować metan. Wybudowany zostanie kilkusetmetrowy gazociąg. W Chudowie i w Paniówkach powstaną układy kogeneracyjne. Dzięki temu szkoły i urzędy uniezależnią się od dotychczasowego dostawcy prądu. To wymaga teraz jeszcze projektu ubiegania się, pozyskania środków z wojewódzkiego funduszu między innymi. Rok na pewno, jeśli nie więcej. Umowa na zakup metanu czeka m.in. na podpis zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Adam Sierak, WNP.pl.